24 września, Aleksandra Kowalewska, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Wielkopolska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia i wciąż pod wpływem chłodnej masy powietrza. To oczywiście przekłada się na pogodę, która, jak Państwo widzą, najbliższej nocy będzie dość chłodna. W całym regionie będzie zachmurzenie, a na północy także przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o niedzielę, zachmurzenie się utrzyma, utrzymają się także przelotne opady deszczu, które rozszerzą się na większość Wielkopolski. Jeśli chodzi o temperaturę, od 16 do maksymalnie 18 stopni. Ważne jest, proszę Państwa, ciśnienie, które stopniowo zacznie spadać. Ono w południe wyniesie 1002 hektopaskale, przez co warunki biometeorologiczne na ogół będą niekorzystne, więc nasze samopoczucie może być obniżone i możemy odczuwać dolegliwości bólowe. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.